Przepraszam, jak godność? Gombrowicz. Ach, Gombrowicz, owszem, słyszałem. Jakżebym nie słyszał, jeżeli przed tobą chodzę, mówię. Trzebaż panu dobrodziejowi jako z pomocą przyjść, bo ja obowiązek swój wobec piśmiennictwa naszego narodowego znam. Jako minister tobie z pomocą przyjść muszę. Owóż, że to pisarzem jesteś, ja bym tobie pisanie artykułów do gazet tutejszych, wysławiające, wychwalające wielkich geniuszów i pisarzów naszych zlecił, a za to krakowskim targiem 75 pezów na miesiąc zapłacę, bo więcej nie mogę. Tak krawiec kraje, jak materii staje wedle stawu growla. Tak, Kopernika, Chopina, Mickiewicza, ty wychwalać możesz. Bójże się Boga, przecież my swoje wychwalać musimy, bo nas zjedzą. Otóż to dobrze mnie się powiedziało. Nie. Bóg zapłać. Nie. Co nie? Nie chcesz wychwalać? Kiedy mnie wstydno. Jak to ci wstydno? Wstyd, bo swoje. A co się wstydzisz, gówniarzu? Przecież jeżeli swojego nie będziesz chwalił, to kto ci pochwali? Nie wiesz to, że każda liszka swój ogon chwali? Dopraszam się łaski, jaście wielmożny panie, ale bardzo mnie wstydno. Cóżeś ty? Zbaraniał? Zgłupiał ze szczętem?